Rosyjscy zbrodniarze wojenni na kartach do gry, karty do gry z rosyjskimi zbrodniarzami wojennymi. Mają służyć Ukraińcom. Valery Załużny, naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, pokazał na Facebooku dwie talie kart do gry. Znajdują się na nich rosyjscy zbrodniarze wojenni, dowódcy i propagandyści odpowiedzialni za zbrojny atak. Załużny, cytowany przez ukraińską agencję prasową Ukrinform, w komunikacie na Facebooku zwrócił uwagę, że jest to nawiązanie do działań centralnego dowództwa USA sprzed 20 lat. W 2002 roku wypuścili oni podobne karty, umieszczając na nich zbrodniarzy wojennych. Miało to pomóc wojsku amerykańskiemu w zapamiętaniu swoich celów podczas gry. Teraz grupa ukraińskich wolontariuszy z Inform Napalm sięgnęła po podobne środki. Ukraina. Rosyjscy dowódcy na kartach do gry, jak podaje Ukrinform, przykładowo, czerwonym królem w jednej stali jest dowódca rosyjskiej inwazji na Ukrainę Aleksander Dwornikow. Od 8 kwietnia został on mianowany dowódcą inwazji na Ukrainę, a wcześniej dowodził grupą wojsk, południe. Dzięki wspólnym wysiłkom wojska i ochotników, wysiłkom wszystkich ludzi dobrej woli na świecie, mapa rasizmu z pewnością zostanie pokonana zarówno na polu bitwy, jak i na płaszczyźnie informacyjnej, napisał Valery Załużny na Facebooku.